Dzień dobry, Sebastian Napieraj, redakcja TVN24. Myślę, że w temacie rodzinnym zostaniemy. Pytanie do pana premiera. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że pańska siostra była zatrudniona na tak zwanym fikcyjnym etacie w urzędzie w Trzebnicy, w referacie, który według kontroli Najwyższej Izby Kontroli w ogóle nie istniał. Jak pan odniesie się do tego artykułu? Szanowni państwo, artykułu nie czytałem, natomiast mam przekonanie, że praca wykonywana była rzetelnie, realnie, a w świetle tego typu informacji, jeśli zostały przedstawione, to zapewne strony się spotkają w sądzie i tam można będzie ostatecznie wykazać prawdę, bo jak inaczej postępować wobec różnego rodzaju kalumnii i insynuacji.